Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Startujemy z magazynem usteckim. 9 maja mają odbyć się wybory burmistrza Ustki. Taką decyzję ogłosił w Dzienniku Ustaw premier Mateusz Morawiecki. Data wyborów była już kilka razy przesuwana z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w Polsce. Dokładnie to już czwarta wyznaczona data wyborów w Ustce. Pierwotnie miały się odbyć w niedzielę 17 stycznia bieżącego roku. W połowie grudnia znowelizowano rozporządzenie, ustalając termin wyborów na 24 dzień stycznia. Miesiąc później termin wyborów został przesunięty na 11 kwietnia. Zmiany podyktowane były dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną w Polsce i troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Zmiany dotyczą nie tylko Ustki, ale także innych samorządów w kraju, w których niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 4 maja mija termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta oraz zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 7 maja o północy kończy się kampania wyborcza i zaczyna obowiązywać cisza. Kolejnego dnia nastąpi przekazanie spisów wyborców do obwodowych komisji, a 9 maja odbędzie się głosowanie. Przedterminowe wybory burmistrza Ustki zarządzono po śmierci Jacka Graczyka. O stanowisko ubiega się 6 kandydatów: Adriana Cerkowska-Markiewicz, Andrzej Kuczun, Grzegorz Malinowski, Jacek Maniszewski, Krzysztof Nałęcz oraz Piotr Wszółkowski. Jest szansa na więcej punktów szczepień w Ustce. Samorządowcy zgłosili do wojewody pomorskiego propozycję uruchomienia punktu szczepień masowych w siedzibie Urzędu Miasta. Taką możliwość dały nowe wytyczne Rady Ministrów, dzięki którym samorządy we współpracy z podmiotami medycznymi mogą organizować punkty szczepień przeciwko COVID-19 na uproszczonych zasadach. Partnerem usteckiego samorządu w tym zadaniu zostanie przychodnia PZU Zdrowie. Zgodnie z planem punkty mają być uruchamiane około 19 kwietnia i mamy nadzieję, że tutaj w Ustce również taki punkt uda się uruchomić. Funkcjonowałby on na sali 101 w urzędzie. Chcemy zorganizować tam 2 stanowiska do szczepień. Oczywiście wszystko to będzie poprzedzone zapisami, także bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie. Ponadto zarówno Szpital Wojewódzki, jak i PZU Zdrowie przygotowują się do uruchomienia nowych punktów szczepień. Szpital w swojej usteckiej siedzibie przy ulicy Mickiewicza. Placówka już uzyskała zgodę wojewody. Natomiast przychodnia w poradni pediatrycznej na ulicy Leśnej, a także na terenie gminy Ustka w Bałamątku i Zaleskich. Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Obowiązek spisowy dotyczy nas wszystkich. Na razie można tego dokonać przez internet. Ustczanom, którzy nie mają do niego dostępu, pomoże Urząd Miasta. Samorządowcy przestrzegają jednak przed oszustami. Spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do końca września. Każdy z nas ma obowiązek dokonać samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Obowiązek ten wynika z ustawy uchwalonej przez polski parlament. Wykonujemy to samodzielnie za pomocą strony internetowej spis.gov.pl. Link do spisu dostępny jest także na stronie Ustki. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie mają komputera, mogą spisać się na specjalnie przygotowanym stanowisku w naszym urzędzie, ale ze względu na sytuację epidemiczną takie działanie musi być poprzedzone umówieniem się telefonicznym. Numer telefonu, pod którym można się umawiać, to 59 81 54 336. Można wtedy do nas przyjść i takiego spisu dokonać. Usteccy samorządowcy przestrzegają jednak przed oszustami, którzy mogą podszywać się pod rachmistrzów spisowych. W kwietniu rachmistrzowie bowiem nie ruszą jeszcze w teren. Chcielibyśmy uczulić naszych mieszkańców, że rachmistrzowie spisowi nie dzwonią w tej chwili do Państwa, ani tym bardziej nie odwiedzają Państwa mieszkań. Spis odbywa się wyłącznie internetowo, przez aplikację. Telefony mają zacząć się po 4 maja i wtedy faktycznie rachmistrze mogą dzwonić. Do tego momentu osoby, które będą telefonować lub osobiście odwiedzą mieszkania, są oszustami. W takim przypadku należy powiadomić policję. Ustka to niewątpliwie jedno z najbardziej urokliwych miast na północy Polski. Teraz wiosną kurort pięknieje jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą nowych nasadzeń kwiatów i roślinozdobnych.
już tradycja, że wiosną na osteckich skwerach i zieleńcach pojawiają się nowe nasadzenia. W tym roku możemy podziwiać wiele kolorowych kwiatów. Wśród nich m.in. bratki, które doskonale znoszą niskie, wczesnowiosenne temperatury. Pojawiły się w takich najbardziej uczęszczanych miejscach. Wieże kwiatowe postawiliśmy na ulicy Darłowskiej, natomiast tutaj po wschodniej stronie promenada, pomnik przy pomniku Chopina, także te nasadzenia są tutaj przy ratuszu i fontanna przy ulicy Marynarki Polskiej. Stopniowo tych pięknych, kolorowych kwiatów będzie przybywało. Miejskie służby przygotowują się m.in. do zagospodarowania nowych rond, które powstały na ulicy Darłowskiej. Na nich pojawią się rośliny ozdobne. I tą wiosenną informacją kończymy magazyn ostecki. Za tydzień kolejne wydanie, na które już dziś Państwa zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.